po raz drugi zaszczycił nas swoją obecnością. Także bardzo, bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że to będzie kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszam. To ja również. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy tutaj w ramach, to muszę powiedzieć przy okazji, dyskusyjnego klubu książki, więc mam dużą nadzieję, że Państwo po rozgrzaniu się tutaj, po wysłuchaniu będą uczestniczyli w naszym spotkaniu, zadając pytania. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło gościć po raz drugi w Bolesławcu. Okazuje się, że byłem tutaj 7 lat temu. Myślałem, że to było jakby wczoraj, ale jestem cały czas pod tym samym dobrym wrażeniem Państwa pięknego miasta. Weszliśmy w nowy XXI wiek, a to jest ważne, podkreślam, że Pan zadebiutował właśnie swoją książką w 1999 roku i od tamtego czasu ten gatunek święci dosłownie same sukcesy. Wspiął się, naprawdę nie przesadzam, na literacki szczyt. Pan Marek na początku wieku zadebiutował i tak niezmiennie przez lat 16 wydał 16 książek, niezwykle pracowity człowiek i sumienny i zdyscyplinowany. I myślę, że tych książek będzie więcej. Przede wszystkim przetarł Pan szlak innym pisarzom. Proszę bardzo, ja mam taką prośbę, miałam i Pan się na to zgodził, że przeczyta fragment książki. Zaczynam, przeczytam Państwu początek mojej powieści pod tytułem Mok. Przedstawiam Wam agenta, który od 2 lat dla nas pracuje, powiedział prowadzący spotkanie. To człowiek, który o hali ludowej wie wszystko. Wolałbym określenie hala stulecia, zaprotestował mężczyzna z silnym niemieckim akcentem. Rzeczywiście. Ani hala stulecia, ani miasto, w którym została zbudowana 34 lata wcześniej, nie miały przed nim żadnych tajemnic. Czy czuje się Pan człowiekiem sukcesu? Proszę Państwa, czuję się człowiekiem, który zrealizował cel. Celem moim było żyć z pisania. Udało mi się to zrobić. Udało mi się to zrobić prawie po 10 latach mojej pracy. W roku 2007 odszedłem z uczelni, z Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, gdzie nauczałem przez 15 lat, gdzie pracowałem jako najpierw asystent, potem adiunkt, a później przygotowywałem nawet pracę habilitacyjną, ale profesorem nie zostałem, bo podjąłem dramatyczną, radykalną decyzję odejścia z uczelni, porzucenia świata akademickiego, by poświęcić się pisaniu. Taki był mój cel. Chciałem żyć z pisania, ponieważ mam, proszę Państwa, trudny charakter i nie lubię mieć nad sobą żadnego szefa. A kiedy jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, to jest to dla mnie sytuacja wymarzona. Jestem sumienny, dotrzymuję terminów wydawniczych, co roku prezentuję Państwu we wrześniu kolejną moją powieść i tak jeszcze będzie przez 10 lat do 60. Niedawno skończyłem lat 50, do 60 będę pisał powieści kryminalne. Tak, czuję się człowiekiem, który zrealizował swój cel. Sukces jest to słowo niejasne, niepewne, co innego znaczy dla każdego. Jeżeli ja bym miał określić, co to jest sukces, to jest właśnie zrealizowanie planów, które miałem i o których marzyłem od dawna i które udało mi się osiągnąć i wprowadzić w życie. Moimi bohaterami łączy mnie miłość do starożytności, do filologii klasycznej, do języków starożytnych. Tak jest. Pedanteria. Kiedy Mok idzie ulicą, potknął się i zarysował czubek buta. To ja wtedy wiem, co on czuł. Mokowi wymyka się grube słowo i mnie również, kiedy bym zarysował but idąc nierówną ulicą, czy po nierównym chodniku. Kiedy pracowałem na uniwersytecie, codziennie wieczorem dobierałem krawat do koszuli
i do marynarki. Nigdy się nie ubierałem jak moi koledzy z Wydziału Filologicznego, czasami niektórzy, prawda, w t-shirtach prowadzą zajęcia, proszę Państwa. To nie mój styl, ja lubię styl tradycyjny, lubię klasyczną męską elegancję. To mnie też łączy z moimi bohaterami. Jestem smakoszem, podobnie jak moi bohaterowie. Znów nadaję im cechę moją własną. Palimy papierosy przez 30 lat. Moi bohaterowie palą. Rzuciłem 3 lata temu, proszę Państwa, i była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Moi bohaterowie palą jak smoki, i doświadczają, często mają zachrypnięte bas, barytony, bo też piją wódkę zmrożoną. Ja nie piję alkoholu wcale. Tutaj nie mam nic wspólnego z moimi bohaterami. Moi bohaterowie też są mężczyznami w średnim wieku. Ja wiem, jakie mężczyzna w średnim wieku ma potrzeby, niepokoje, jakie pragnienia. Ja to wszystko wiem. Dlatego nie byłbym w stanie stworzyć wiarygodnej postaci kobiecej. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie patrzeć na świat oczami kobiet. Oto przykład. Jest stereotyp, który jest głęboko zresztą słuszny, jak sądzę, czy w dużej mierze słuszny, że kobiety lepiej rozróżniają odcienie barw, kolorów. Gdyby mnie Państwo zapytali, gdyby Państwo mi pokazali kolor czerwony i pomarańczowy obok siebie, to może bym jeszcze odróżnił. Ale już kolor, powiedzmy, czerwony, a amarantowy albo purpurowy, tego już bym nie odróżnił nigdy. A jeżeli miałbym opisać świat oczami bohaterki, kobiety, to te wszystkie barwy i te niuanse musiałyby być oddane. Bo ja jestem dokładny w moich opisach. Dlatego nigdy nie będzie bohaterką kobieta moich powieści. Zawsze to będzie mężczyzna w średnim wieku, czyli taki jak ja.